Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie w Walentynki. Witam prezydenta Tczewa, który przybył do studia telewizji TETKA. Dzień dobry, ale te walentynki to chyba nie do mnie było. No tak ogólnie, no. Myślę, że atmosfera taka radośniejsza, taka inna. Słonecznie dzisiaj w Tczewie mamy również. Aczkolwiek jeszcze nie jest ciepło, bądź co bądź to jest połowa lutego. No tak, ale już słyszałem od innych osób, że już to tak pachnie im wiosną. No wczoraj było 8, a w niektórych miejscach nawet 10 stopni, ale było zimno, bo był wiatr. Mhm. Panie prezydencie, mamy tutaj troszeczkę zaległości i dzisiaj też będzie taki program, w którym będzie sporo pytań od widzów, bo to tak różnie bywa, czasami te bieżące sprawy. Czyli czyścimy magazyny, tak? No, można powiedzieć. Te sprawy bieżące czasami staram się też omawiać i wtedy te pytania od widzów no, przechodzą na inny program. Ale najpierw właśnie z tych spraw bieżących to pierwsze dwa pytania. Wiatrak został zakupiony. Tak to już wiemy, mówiliśmy tutaj już wiele tygodni temu, że się na to zdecydowaliście przy okazji nawet projektu budżetu, ale jest pytanie, co dalej? Pytanie wzmocnione też różnymi pomysłami od słuchaczy Radia Tczew, od widzów telewizji TETKA, od tego, co się dzieje w portalu społecznościowym, również na pana stronie. Tak, ja zresztą no parę razy zachęcałem nawet na sesji Rady o tym, żeby takie propozycje zgłaszać. My mamy w tej chwili w perspektywie złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów remontu tego wiatraka, bo chcemy pozyskać takie środki. To tak jakby, ja zauważyłem, że to tak jakby kolejna edycja Polskiego Ładu, może inną ma nazwę. Tak, aczkolwiek teraz i dotyczy tylko zabytków. Tylko zabytków, tam się pojawią też inne tematy, ale między innymi wiatrak. Tylko, że rząd zrobił nam psikusa i przedłużył termin składania wniosków do końca marca, także no, niestety się musimy uzbroić w cierpliwość. My oczywiście taki wniosek złożymy, będziemy czekać na rozstrzygnięcie. Jeżeli się powiedzie, przystąpimy do remontu przede wszystkim takiego zabezpieczającego stan techniczny tego wiatraka. Tam trzeba przede wszystkim posprzątać. Była tam kamera telewizji. No, to się dzieje niezależnie, bo wiatrak w tej chwili jest pod opieką TBS-u i to TBS ma jakby za zadanie pierwsze dokonania posprzątania tych śmieci, które tam są. Natomiast w momencie, kiedy będziemy składać wniosek, no będzie drugie zasadnicze pytanie, bo pierwsze to, czy dostaniemy pieniądze na remont. Drugie, jakie zalecenia postawi wojewódzki konserwator zabytków, bo przypomnę, że wiatrak jest obiektem zabytkowym. Mhm. Także no, czekają nas pewnie no, miesiące takich niepewności. Normalna kolej rzeczy, że konserwator zabytków musi się wypowiedzieć, tylko żeby to nie trwało na zbyt długo, bo tutaj pewnie i żeby nie wymyślał takich rzeczy, których no, spełnienie może być trudne. Czy jest pan zaskoczony tym, jak ten obiekt, w jakim jest stanie? To znaczy, ja jestem zaskoczony, że on jest wbrew pozorom w dobrym stanie. Bo to, żeby to był tam bałagan, to inna w ogóle nie, para kaloszy, nie, nie. Tak? Natomiast generalnie, no bo były takie opinie, że on zaraz chwilę tam pofrunie, bo korniki zjadły wszystkie drewno. Zrobiliśmy takie badania. Rzeczywiście, no są miejsca bardziej naruszone przez różne tam drobne ustroje. Natomiast generalnie stan jest niezły. Wymaga takich, tak jak powiedziałem, prac zabezpieczająco-konserwujących, ale generalnie chyba, jeżeli nie będzie jakiegoś tornada, to nie powinniśmy tego wiatraka stracić. Mm-hmm. Natomiast czekamy cały czas na propozycje, bo... Ale kilka już się pojawiło. Kilka się pojawiło. Przypomnę tylko jeszcze jedną rzecz, żeby myśląc o propozycjach zagospodarowania, wziąć pod uwagę, że to jest nie tylko wiatrak, ale również działka za wiatrakiem. Tej działki nie widać od strony Wojska Polskiego, ale ona tam jest. To i to nawet taka niezła działka, niezabudowana, ale w sumie może stanowić bardzo ciekawe miejsce do, no właśnie, organizacji pewnie jakichś tam przedsięwzięć. Jakich? Zobaczymy, co mieszkańcy zaproponują, ale my też pracujemy nad stworzeniem swojej propozycji. Padały takie w opiniach Radia Tczew,
takie pomysły, żeby stworzyć tam takie miejsce związane z historią Tczewa, ale tą mroczną, kryminalną, żeby tak zaciekawić. I to chwyciło chyba, tak trafiło na podatny grunt, bo mnie ludzie zaczepiają i tak pytają. Znaczy pytanie, co wspólnego ma na przykład kat z wiatrakiem, ale to znaczy ba. Ostatnio rozmawiałem z archeologiem, który przeprowadza badania archeologiczne na terenie Tczewa. Taki, no zresztą tczewianin, zapalony archeolog, i powiedział, że w Tczewie były dwie szubnice, albo chyba nawet trzy. I wiadomo dokładnie, w którym miejscu. Mhm. Także jakbyśmy chcieli wrócić do tamtych... Otworzyć taką ekspozycję straszną. No cóż. Nie, no tam też są takie rzeczy, które się kojarzą z tą niechlubną historią, ale jednak historią. Czyli ludzie prawda? Jakby oczekują takiego dreszczyka emocji troszeczkę. Jest takie zaciekawienie, ja to wyczułem. Tak rozmawialiśmy przed nagraniem. Dzisiaj jest odbiór końcowy Miejskiej Biblioteki Publicznej i tam też w trakcie prac znaleziono różne elementy typu kajdanki, typu jakieś inne rzeczy. No bo tam był areszt, tam było więzienie nasze tczewskie. Więc to też jakby się wpisuje w ten taki mroczny klimat tamtych czasów. Mm-hmm. To panie prezydencie, czekamy na wynik tego ewentualnego. Aczkolwiek zwracam uwagę, że mówiąc o mrocznych czasach, to ja bardziej mam na myśli średniowiecze. Te dalsze, a wiatrak, nie niestety... lata 80., 90., czy nawet 2000. Wiatrak jest wbrew pozorom w miarę współczesnym tworem. Mm-hmm. Panie prezydencie, z bieżących spraw przetargi na dokumentację. Bo to tak teraz ruszyło pełną parą zaraz na początku roku. W ogóle dosyć dużo pieniążków z tego budżetu będzie zamierzacie przeznaczyć właśnie na dokumentację. No. Może to jest trochę związane z tym, panie prezydencie, przepraszam, że tutaj tak dopowiem, że w ubiegłym roku nie udało się też tych dokumentacji wszystkich przygotować i część z nich przeszła na ten rok. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że no, rząd uruchomił kilka transzy różnych środków pomocowych w ramach tarczy antyinflacyjnej. I te dokumentacje, które były, no zostały jakby wykorzystane już w tych postępowaniach. Czekamy w tej chwili na być może nowe edycje. Mówię być może, bo to nigdy nie wiadomo. Jest rok wyborczy, więc być może jakaś kolejna edycja tarczy się pojawi. Więc musimy być przygotowani do tego, żeby złożyć dokumentację od razu. Zwłaszcza, że zapowiedzi, które są, mówią o tym, że będzie tym, którzy organizują czy rozdają te pieniądze, będzie zależało na tym, żeby projekty były gotowe, żeby to nie było tak, że na przykład jest zaprojektuj, wybuduj i realizacja będzie trwała 2 lata. Nie. To muszą być projekty takie, że jak będzie ogłoszony konkurs, bach, składamy, realizujemy. No pewnie większe szanse jest takie, więc dofinansowanie otrzymać. Tak, dlatego nam zależy na tym, żeby te dokumentacje zrobić. A poza tym, no chociażby w przypadku Parku Miejskiego, no to już ten moment, kiedy taką dokumentację trzeba wykonać. Jesteśmy już po tych kilkuletnich pracach analitycznych. No właśnie, rozpoznawczych. Kilka lat się przygotowywaliście, żeby w ogóle przetarg ogłosić, trzeba było zinwentaryzować ten park i tak dalej. To były wymagania zbadać. Konserwatora zabytków, żeby takie prace studyjne przeprowadzić wcześniej. Jesteśmy już po tych etapach, stąd też został ogłoszony przetarg na już dokumentację budowlaną rewitalizacji. I już znacie ofert. I już znamy, wpłynęło 6 ofert. Dużo. Dużo. To, co mnie zaskoczyło, to duża rozpiętość cenowa, mniej więcej od 200 tysięcy, niecałe 200 tysięcy złotych do prawie 1 000 000 złotych. Mm-hmm. Przypomnijmy jeszcze widzom, bo my tu rozmawiamy, bo w tym temacie się poruszamy od wielu lat i miesięcy, że mowa o projekcie na rewitalizację parku, taką całkowitą, ale w oparciu już o przygotowane też dokumenty. W oparciu o przygotowane, zatwierdzone, uzgodnione dokumentacje właśnie rewitalizacji dużego parku, żeby to zaznaczyć. Czyli to też duży projekt. Ile na taki projekt trzeba będzie wydać pieniążków? Nie wiem, z 10-12 milionów pewnie. To jest naprawdę duży, ambitny projekt. To nie będzie na rok. Na sam projekt. A na projekt? No, tak jak powiedziałem, od 200 tysięcy do 1 000 000 złotych.
to dopiero jesteśmy po otwarciu, więc nie wiadomo... A te 10-12 milionów to też bardzo istotna informacja. A to jest realizacja już. Mhm. Myślę, że to potrwa parę lat. Prawdopodobnie zajmie to nam całą przyszłą kadencję, bo to będzie trzeba robić etapami, bo przedmiotem jest zarówno ten duży park, jak i tak zwany ten mały park. Tam będzie na tym małym parku przy... Przy zespole szkół technicznych, tak? Dokładnie, tak. Znaczy generalnie założeniem konserwatora zabytków i tej dokumentacji, która jest, ona zresztą jest dostępna na wrotach Tczewa, także zainteresowanych. Ja myślę, że to o tym parku porozmawiamy jeszcze osobno. Ja tylko powiem jedną rzecz, bo założenie jest jedno. Jakby wracamy do idei parku w momencie, kiedy ten park jakby powstawał. Czyli pierwotny układ uliczek, tych spacerowych, jeżeli chodzi o mały park. Wracamy do tego brudzika, który tam kiedyś był. Czyli jest... Nie będzie betonowego amfiteatru, a i taki leśny amfiteatr. Będzie tak? Taki kameralny, także amfiteatr będzie, ale nie taki jak w tej chwili. Ale czyli... czy korty uda się utrzymać? Korty tak, natomiast jeden kort jest pod znakiem zapytania, ponieważ jest na trasie, znaczy w złym miejscu został wybudowany, jest na trasie jednej z historycznych ścieżek spacerowych. Także być może z tych trzech kortów dwa zostaną i jeden prawdopodobnie będzie zlikwidowany. I dalszy ciąg przetargów na dokumentacje projektowe, budowlane dokumentacje, tym razem przebudów dróg. Tu może uporządkujmy i przypomnijmy, że dwie to się teraz dzieją. Już przetargi były ogłoszone i już firmy projektowe nad nimi pracują, nad takimi dwiema. To ja muszę się, że tak powiem, wspomóc z ściągą. A teraz otwarto przetargi na kolejne dwie. Na kolejne dwie. Dokumentacje. Na Westerplatte. I to jest ważny przetarg, dlatego że no ulica jest przede wszystkim ważna. To jest ulica, która obsługuje i centrum miasta, Stare Miasto. To jest taki ważny łącznik dla tych rowerzystów. I też taki wylotowy w kierunku Gdańska, w kierunku Abisynii. Także to jest istotny przetarg. Tam były trzy oferty od 400 tysięcy, w granicach 400 tysięcy. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony, bo zwykle, poprzedni przetarg mówiłem, tak? 1:5 praktycznie. Tutaj w zasadzie wszystko było wokół jednej kwoty, 400 tysięcy złotych. Mhm. Także myślę, że coś z tego będzie, zwłaszcza, że jedna z tych ofert mieści się w budżecie, który myśmy zaplanowali, ale nawet gdyby miała wygrać ta najdroższa, jest to w zasięgu naszej ręki. A tak jak powiedziałem, dokumentacja przebudowy całej obrońcy Westerplatte jest potrzebna, łącznie ze ścieżkami rowerowymi. I to właśnie kompleksowa. I tam też na dole Westerplatte, obrońców ulicy Westerplatte, są problemy wodno-kanalizacyjne, zauważyli mieszkańcy. Łącznie z tym skrzyżowaniem przy szpitalu naszym, dawnym szpitalu kolejowym, tak? Jak ktoś woli taką nazwę. Czyli taka aż tam, kompleksowa przebudowa by te problemy również rozwiązała prawdopodobnie. Kompleksowa przebudowa do Jana Skolna, tam do 1 maja, także to jest naprawdę duża inwestycja. Mam nadzieję, że i projektant niebawem się za nią zabierze, bo z tego, co widać z tych ofert... Powiem tak, tam coś z tego będzie. Projektant ma 300 dni, więc w tym roku musi się jakby zakończyć swoją działalność, co by pozwoliło na przyszły rok wpisać to do budżetu, a być może mam nadzieję, że będą uruchomione też środki unijne. Pytanie, czy one będą na drogi? I to jest naprawdę duży znak zapytania, bo na ten moment no niestety drogi nie są brane pod uwagę przy dofinansowaniu unijnym. Ale to mówię, to na ten moment to się jeszcze może zmienić. I kolejny przetarg, który został ogłoszony, to jest na ulicę Okrętową, czyli znowuż osiedle Staszice, albo jak to woli, Abisynia. Tam, gdzie myśmy ogłaszali przetarg na, no powiem tak wprost, na lokalizację sklepu. Mhm, tak? Marketu. Mhm. A, ponieważ nie wyszło, to tam firma, która... Po raz pierwszy w historii mojej zdarzyło mi się, że ktoś wygrał przetarg, wpłacił wadium i nie podpisał umowy. Oczywiście wadium przepadło, a to nie ale było tam takie oczywiście magło. Domagają się budowy w ogóle drogi, bo to jest taka pseudodroga, tam to takie jest, płyty wyłożone. Płyty betonowe, no. Tak, więc tutaj mamy... A pseudodroga to może źle powiedziałem, bo bywają gorsze, aczkolwiek no domagają się takiej drogi. No jest to jedna z dróg wjazdowych do osiedla.
kwoty też bardzo zbliżone do siebie, trzy oferty od 80 do tam 100, powiedzmy 10 tysięcy, więc naprawdę bardzo zbliżone kwoty. Co ważne, wszystkie trzy oferty są w limicie, który myśmy przeznaczyli, więc jest duża szansa na to, że to zostanie zrealizowane. Tam jest krótszy, ponieważ zadanie jest prostsze, więc zadanie będzie zrealizowane w ciągu, no powiedzmy, 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Mhm. To ja tylko dopowiem, bo zapytałem na początku tego wątku, że dwie takie firmy już pracują nad dwiema istotnymi również projektami. To jest Kosaka przede wszystkim. I Kosaka na osiedlu Górki. A czeka nas jeszcze w tym roku Mieszka Pierwszego, jeżeli chodzi o dokumentację. Będzie ogłoszony przetarg na dokumentację Mieszka Pierwszego. To dodam tczewianom, bo nie wszyscy może się orientują, że to takie przedłużenie ulicy Grunwaldzkiej. To chodzi właśnie tak o tak zwane Fabichowo. Panie prezydencie, znowu o ulicach, ale tym razem to są pytania od widzów. I co rusz to zgłaszają różne pomysły na różne remonty ulic. I tak w każdym programie byśmy mogli o kilku co najmniej mówić. To może taki, jak kiedyś rozmawialiśmy o parkingach i żartobliwie określiliśmy to ranking, bo pan prezydent na pewno musi taki ranking gdzieś tak, co do ważności. Ale mówiliśmy o tym rankingu przecież ostatnio. Ranking parkingów. Parkingów, tak. Ale nie ulic. Ale szybko zadam pytania o to, o czym mówili widzowie. Tak. O ulicy Królowej Marysieńki. I wiem, że gdzieś tam na horyzoncie jest przebudowa Królowej Marysieńki. Bo jest, ona w ogóle będzie przebudowana w ramach bieżących zadań, niecała, mniej więcej 1/4, bo około 50 metrów w ramach istniejących prac będzie przebudowane. To wynika oczywiście z tego, co jest pod ziemią. Także, tak jak powiedziałem, mniej więcej 1/4 będzie przebudowane. Na pozostałą część, no powiedzmy tak, szukamy pieniędzy. Zgłosiliśmy to do Rządowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. To w ubiegłym roku. Jesteśmy, tak, w tej chwili zostały opublikowane rankingi. Jesteśmy, no niestety, na liście rezerwowej, ale z dużą szansą na to, żeby te pieniądze nie pozyskać. Natomiast Kosaka nie znalazła uznania w oczach oceniających. Mhm. W związku z tym ten to drugi etap będzie... To powiedzmy jeszcze, że no chyba warto tak nad tym się pochylić, bo to nie jest znowu taka długa ulica, a jest też ważnym takim elementem wizytówką naszego miasta, bo przecież to jest do hali sportowej. Panie redaktorze, znowuż wychodzi z pana dziennika sportowy. No tak, ale naprawdę, panie prezydencie, nie, tam to znaczy, przyjeżdżają ja tak, autokary, busy pomijając, z całej Polski. Pomijając ludzie, nawet to, że tam jest sala czy hala gimnastyczna, że autokary i tak dalej, no ale jak się zaczęło robić pierwszy odcinek tej ulicy, no to trzeba to dokończyć, no nie można tego zostawić tak po prostu. I projekt oczywiście na to jest. Tak. Jest przygotowany. Kolejna ulica Jana Kilińskiego. To się zdziwiłem, ale tutaj widz prosił o tę ulicę. No, pierwszy raz się pojawiła w tym programie prośba o przebudowę Jana Kilińskiego, ale pytam pana prezydenta. Tak, można byłoby zrobić konkurs dla widzów, gdzie jest Jana Kilińskiego. To jest mała boczna, no podejrzewam chyba, że nie wszyscy, bo to jest boczna uliczka przy Intermarszu. Powiem tak, byłem zaskoczony. Mi się wydaje, panie prezydencie, że to jest przy Intermarszu. Tak, ta równoległa nie... do Jagiellońskiej. A ja myślałem, że to jest ulica bliżej... Tu, gdzie jest pętla autobusowa, to nie jest ta ulica w takim razie, nie, dobrze? Nie. Gdzie dawna pętla autobusowa bliżej Manhattanu. Nie, ta ulica inaczej się nazywa. Dobra, okej. Okay. Kilińskiego faktycznie. Kilińskiego, to tutaj zaraz, można powiedzieć, tu, gdzie za oknem. Jest Intermarsz, no i taka... No powiem tak, w Trzewie mamy prawie chyba 300 ulic. Tu mogę, że tak powiem, się mylić tam o... No ta ulica nadaje się do remontu, tak? No. Tak, tylko że przy tej ilości ulic, no my właściwie możemy co program zgłaszać 10 kolejnych ulic i będzie to prawda, tak? Nie wszystkie są ulicami, które są przeznaczone jakby do remontu, bo się nie da tego zrobić kompleksowo całości. Pan redaktor wspomniał o pewnym takim rankingu. Tak, taki ranking musi być. Ja zresztą kilkakrotnie mówiłem o tym, że na początku kadencji miałem rozpisane inwestycje na całe 5 lat.
I myślę, że za chwilę też to zrobię na kolejną kadencję, żeby pewne planowanie było chociażby w zakresie dokumentacji, bo nie można tak po prostu przyjść w lutym i powiedzieć, robimy Kilińskiego, tak, no sorry. No. Mhm. A być może ważniejsza z innych powodów jest inna ulica. Na każdym osiedlu byśmy takie znaleźli, tak? Tak, aczkolwiek proszę teraz zobaczyć... Ale też trzeba to tak sukcesywnie tak, jakby robić. Znaczy Kilińskiego ze względu na intensywność ruchu samochodowego nie jest ulicą, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, nie jest ulicą w tej chwili brano pod uwagę w pierwszej kolejności do remontu. Zresztą, jak zdam życie, jak gdybyśmy zrobili Kilińskiego, to za chwilę się pojawią wnioski, żeby tam postawić progi zwalniające, bo ludzie będą za szybko. Są, nawet na tej nierównej drodze. No teraz więc pytanie, po co robić remont? Ale to jest inny temat progów. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili takim osiedlem, który wymaga, można powiedzieć, natychmiastowej reakcji, to są Górki. Mhm. Osiedle, które przynajmniej te Górki 3, które się dynamicznie w tej chwili rozbudowuje. Powstają budynki wielorodzinne, jednorodzinne, a drogi są drogami gruntowymi i mieszkańcy już pukają do mnie, mówią tak, proszę odwodnić teren, bo zalewa nas po każdym deszczu, proszę postawić jakieś chociaż prowizoryczne słupy oświetlenia, bo wieczorem jest ciemno i jest niebezpieczne, dzieci wracają ze szkoły. Też taka droga pierwszej potrzeby to czeskich saperów, prawda? Stąd a to jest z kolei zupełnie inny problem. Czeski saperów, no to jest osiedle, inwestycja, które myśmy uruchomili jako nowe centrum Trzewa. I to rzeczywiście, to było jakby z naszej inicjatywy. Górki 3 to są tereny prywatne, więc myśmy nie mieli wpływu jakby na tempo sprzedaży, rozwoju tego osiedla. Natomiast tutaj czeski saperów, tak, to zdecydowanie musi być zrobione. Aczkolwiek jest to kolejny większy problem, ponieważ tam do przebudowy jest cały węzeł czeski saperów niepodległości Wojska Polskiego. Więc to jest bardzo duże zadanie, ale potrzebne, bo wiąże się też z kwestią odprowadzenia wód deszczowych. Mhm. Panie prezydencie, jeszcze bardzo ciekawe pytanie o drogę i też o przebudowę. Ciekawe ze względu na pomysł. Zaraz pan będzie tutaj mówił o to, kto to powinien ewentualnie zrobić. Ale to jest pytanie o ulicę Malinowską, a konkretnie o trzeci pas. Czy jest możliwość, aby na ulicy Malinowskiej od wiaduktu w stronę Flexa powstał dodatkowy trzeci pas dla autobusów i taksówek, ponieważ autobusy i taksówki muszą stać w tych długich, ciągnących się korkach, przynajmniej pracownicy by mogli zdążyć na czas do pracy? To jest pytanie od widza, takie w pełni rozwinięte i jak się zastanowię, to ono jest w pełni uzasadnione. Skoro tam pracuje ponad 4000 ludzi i w tych godzinach szczytu, 6-8 rano, no to tam faktycznie ludzie mają problem, żeby dojechać do pracy i jak jadę do Warszawy, jak jadę do Gdańska, to ten trzeci pas jest normą. Wiem, że trudno porównywać nasze miasto, ale akurat w tym miejscu, tę część ulicy, to ja uważam, że to pytanie od widza jest sensowne. Tylko zacznijmy od tego, jeśli tam jest miejsce na taki trzeci pas, to ewentualnie czy to musiałaby być inwestycja miejska, czy powinna się do tego dołożyć strefa ekonomiczna, czy może też trzeba by negocjować z Flexem, jak to by było? No właśnie, bo tak, zgadzam się z tym, że przy tak dużym zakładzie pracy wydzielony pas dla autobusów na zatrzymanie się i na... Na dojechanie po prostu. No. Po to, żeby ludzie wysiedli w ogóle z tego autobusu, tak? Jest potrzebny. Problem polega na czymś innym. O, zresztą pan redaktor słusznie jakby poszedł w tym kierunku. Na dzień dzisiejszy ulica Malinowska jest wewnętrzną ulicą strefy. To nie jest ulica miejska. Wiem, że cały czas jest przedmiotem pewnych negocjacji. Jest przedmiotem, tak? Tak, próbujemy jakby ten stan, dziwny stan, ale to jest no, zaszłość jeszcze z momentu, kiedy strefa zaczęła być budowana i wtedy nikt nie myślał o tym, żeby to unormować. Dzisiaj mamy duży problem. A strefa chce przekazać tę ulicę koniecznie miastu? Strefa chce przekazać miastu, przekazać. Mamy to kupić. Mhm. I to za no, gdzieś koło 10 milionów złotych, tyle oczekują. Na co my się nie chcemy zgodzić oczywiście. Czy pierwszy jakby problem jest taki, że to nie jest nasza ulica. Tak? To jest, jeszcze raz podkreślam, wewnętrzna ulica strefy.
Czyli teoretycznie, gdyby strefa postawiła bramkę na wjeździe i wyjeździe, miałaby, że tak powiem, rację, no bo to jest miałaby ich prawo ulicy. Pobierać na przykład opłaty? No nie, no może za daleko. No to już jest za daleko. Szlaban. No. Natomiast drugi problem, jeszcze bardziej istotny, jest taki, że tam nie ma miejsca. No właśnie, pewnie są wąskie gardła gdzieś w szerokości. Szerokość pasa drogowego w zasadzie jest w tej chwili wykorzystana przez ulicę Malinowską, bo myśmy to akurat na etapie rozmów ze strefą sprawdzali dokładnie. Powiem więcej, jest taki moment, kiedy płot Flexa wchodzi w pas drogowy. Więc tam naprawdę nie ma miejsca. Znaczy, można byłoby to zrobić, ale to wymaga wspólnego działania Flexa jako właściciela terenu przyległego z jednej strony, a być może trzeba popatrzeć z drugiej strony, jeżeli chodzi o, ale nie tam, mamy z kolei ogródki działkowe, to też nam przeszkodzi, i strefy, i wydzielenie tego trzeciego pasa, aczkolwiek to nie jest kwestia 3 metrów, tak? Bo to poszerzenie tego pasa, no to już jest trochę większa odległość. Jest to możliwe. Pytanie, czy strefa w ogóle jest tym zainteresowana, biorąc pod uwagę, że w pewnym momencie musieliśmy wkroczyć z utrzymaniem zimowym, bo strefa kompletnie w ogóle zaniedbała ulicę. Zresztą tam był kiedyś wypadek, nie wiem, czy już nie pamiętam, ale chyba śmiertelny nawet raz było. Więc strefa się kompletnie tym nie interesuje, a tym bardziej by się nie interesowało budową trzeciego pasa. Temat jest potrzebny. Temat jest zasadny, tak? Tak, ale to nie jest tak od ręki do załatwienia, to wymaga naprawdę wielu rozmów, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj ze strefą jesteśmy trochę na takiej stopie wojennej, to nie sądzę, żeby to szybko było do załatwienia. No i panie prezydencie, znowu nam zostaną pytania na następny program od widzów, kilka jeszcze ich zostało. Znowu już rozgadałem. Tak, ale lubimy jak już mówić to tak dogłębnie już ten temat. Ja też tak lubię trochę szerzej i więcej powiedzieć. Natomiast pozostaje nam jedynie zaprosić na naszych widzów, naszych mieszkańców. O, i tutaj mam ciekawą imprezę. Zresztą kto przejeżdża pod Urzędem Miasta, to widział, bo duży baner wisi na Urzędzie Miasta. 18 lutego kolejna, w tym momencie już 7. edycja, 7. raz powtarzamy. Tak, ale po kilkuletniej przerwie myślę, że mieszkańcy się stęsknili. Bo to jest dosyć ciekawe, duże widowisko, czyli bitwa o Tczew z okresu wojen napoleońskich. Jak to zawsze tak pół żartem, pół serio mówię, na nasz pruski Tczew, bo wtedy tak to było, napadły wojska napoleońskie. By go wyzwolić. No, dzisiaj tak mówimy, tak? O, znamy już te szczegóły. Znaczy, akurat wojska napoleońskie dały plamę straszną w czasie tej bitwy, właśnie po bitwie, bo potem nastąpiły 3 dni gwałtów, rabunków i w ogóle wszystkiego najgorszego, co się wiąże z wojną, do tego stopnia, że musiano wojska wyprowadzić po prostu z miasta, bo nie szło nad nimi zapanować. A to był powód taki, że te wojska napoleońskie, a właściwie te polskie wojska pod dowództwem Dąbrowskiego, to byli świeży rekruci, po prostu chłopi zabrani, że tak powiem, z pola, więc oni zupełnie inaczej reagowali na to, co było w czasie bitwy. Bitwę o Tczew wygrali. Zresztą raczej nie było szansy zmiany tego wyniku. Dysproporcja sił była taka, że musieli to wygrać. Czeka nas 18 lutego, czyli najbliższa sobota. W tym samym miejscu, czyli na wałach pod murami obronnymi, bardzo dużo rekonstruktorów. Zerknę, czy się nie... Tak, 125 rekonstruktorów, około 45 minut samo widowisko z strzelaniem, wybuchami i tak dalej, ale wcześniej będzie przemarsz rekonstruktorów z fabryki sztuk na plac Hellera, gdzie będzie też i tam tradycyjnie... I na tym placu Hellera będzie bardzo ciekawie, bo będzie odtworzone to, bo... porozmawiać z rekonstruktorem, dostać karabin do rąk. Będę być rozstrzelanym. Także no jest... Tam będą też takie pokazy, ciekawe, wszystko z bliska. Tak, czyli nie tylko ta bitwa, ale również ten kontakt bezpośrednio z rekonstruktorami. A jeszcze raz podkreślam, przyjeżdżają do nas rekonstruktorzy praktycznie z całego kraju w dużej liczbie i
tak jak już mamy przygotowane dyplomy z podziękowaniami, jak czytałem nazwy tych grup, to czasami się zastanawiałem, kto to wymyśla takie dziwne nazwy, ale to są nazwy historyczne istniejących jednostek w danym mieście, a tak jak powiedziałem, to jest cała Polska. Mhm. Tak więc zapraszamy, sobota, takie działania na Starym Mieście, rekonstrukcja bitwy od Czech z 1807 roku. Dokładnie tak. Panie prezydencie, dziękuję za udział w programie, dziękuję za poruszenie i za odpowiedzi na pytania. Państwu serdecznie dziękuję za oglądanie nas i zachęcam do zadawania pytań, które następnie postaram się przekazać prezydentowi. A na dziś to już wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.